Jeśli my chcemy sprzedawać na rynku e-commerce, naprawdę musimy postawić na to, żeby ten sklep był słudny, żeby stworzyć tę markę, cały branding. W momencie, kiedy my będziemy chcieli sprzedawać na naszym sklepie internetowym, na sklepie kukuryku.com i będziemy mieli tam wszystko, no to to się nie uda. No przykro mi, nie jesteśmy Allegro, nie jesteśmy Amazonem. Sklep Gadżety Kuchenne i tam jest krajalnica do tam ogórków, która po prostu usprawni twoje określenie ogórków. No kurczę, naprawdę, no nie o to w tym chodzi. Nie o to chodzi. 50-60 dolarów to jest taka fajna cena. Za produkt, szczególnie jeśli nastawiamy się głównie na płatne reklamy. Cześć, witajcie, ja nazywam Dawid Jakubowski, to jest kanał e czyli My Way of E-Commerce. Witam Cię w kolejnym materiale i witam Cię w nowym studiu, a dzisiaj będziemy mówić na temat tego, jaka jest moja strategia na 2023 rok. Co prawda mamy już luty, natomiast myślę, że warto wspomnieć się na temat tego, co kiedyś działało, a być może już nie będzie działało aktualnie, także podam Ci dokładnie moją strategię na temat tworzenia sklepów internetowych. Powiem Ci też w jakim momencie branża e-commerce się aktualnie znajduje, jak ewentualnie recesja? Może wpłynąć na tą branżę oraz podam Ci dwa przykłady sklepów, które według mnie są świetnie przygotowane, właśnie na ten rok. Także zapraszam serdecznie do materiału i nie przedłużając. Lecimy z tematem. Okej, okay, zaczniemy sobie ten materiał tak naprawdę od tego, jak ewentualnie recesja może mieć wpływ na rynek e-commerce. Myślę, że każdy w pewnym momencie otwierając biznes, czy to e-commerce, czy jakikolwiek inny w 2023 roku zastanawiał się, lub będzie się zastanawiał, jaki ma wpływ inflacja czy recesja na właśnie biznes. Więc myślę, że warto tutaj na ten, na ten temat wspomnieć, mówiąc o strategii na ten rok, ponieważ tak naprawdę rynek e-commerce jest jednym z rynków, które aktualnie się rozwijają i z roku na rok mają coraz większą sprzedaż i tak naprawdę myślę, że jest mało na tą chwilę takich branż, które mogą tak spokojnie, że tak powiem, prosperować oczywiście inflacja i recesja wiąże się z pewnymi rodzajami zmianami e-commerce ma się bardzo dobrze i z roku na rok będzie coraz bardziej się rozwijał. Chciałbym ci to tutaj właśnie też pokazać na moim laptopie. To jest wykres, który pobrałem ze Statista. To jest strona, która ma bardzo dużo różnych danych, statystyk, wykresów i tak dalej. Także serdecznie nie zapraszam, żeby właśnie sobie na tą stronę zerknąć. I ja właśnie znalazłem tutaj wykres retail e-commerce revenue in the United States from 2017 to 2027. Czyli mamy ogólny przychód e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Zobacz proszę, jest to pokazane w ogóle w miliardach dolarów. W 2021-2022 roku mieliśmy 860 miliardów i 900 miliardów dolarów sprzedaży na rynku e-commerce łącznie, tak? Mówimy tutaj o marketplace'ach, mówimy tu o sklepach internetowych i tak dalej. I zobacz, jakie są predykcje do 2027 roku. Ma rynek e-commerce przekroczyć 1,7 trili dolarów. Naprawdę te predykcje są bardzo optymistyczne. Dotychczas jakby rynek e-commerce rosł o kilkanaście procent rok do roku, natomiast no naturalnie być może gdzieś tam ta inflacja czy właśnie recesja może w jakikolwiek sposób zmniejszyć ten rozwój tej branży, natomiast na pewno nie będzie tak, że nagle ludzie przestaną kupować w internecie, nagle przestaną używać telefonu czy laptopa do, do kupowania różnych rzeczy, no bo po prostu jakby sama sprzedaż internetowa to jest pewnego rodzaju przyszłość, oczywiście ta, ta sprzedaż się zmienia i to inaczej wygląda niż na przykład w 2017 roku, natomiast myślę, że na pewno jest to rynek, na którym warto być i, i warto się Gdzieś tam edukować jakkolwiek w związku z tym rynkiem, czy to w marketingu, czy to w copywritingu, czy to ogólnie, po prostu wiele jest tak naprawdę niż w tej branży, nie musimy od razu otwierać swojego sklepu internetowego i sprzedawać w internecie, możemy naprawdę na przykład tworzyć grafiki czy produkcję wideo dla sklepów internetowych. Jeśli na przykład jesteś montażystą i uwielbiasz robić filmy i je montować, tak? No to tutaj jak najbardziej jest ogromna, ogromna również potencjał. Ok, teraz pomówimy o mojej strategii na 2023 rok. I tutaj chciałbym wspomnieć o rodzaju sklepu. I akurat tą rzecz już wspominałem wielokrotnie na tym kanale, natomiast nie mogłem tego pominąć przy strategii na 2023 rok, ponieważ tak naprawdę parę lat temu, jak ktoś zaczynał właśnie w 2015-2017 roku, bardzo popularne były sklepy takie, można powiedzieć, ogólnoproduktowe, ogólnodostępne, gdzie tak naprawdę można było znaleźć wszystko: od po prostu home decor po narzędzia, po jakieś części po prostu do samochodów, kosmetyczne dla dzieci. Naprawdę wszystko, wszystko wszystko, rynek e-commerce się zmienia, branża się zmienia, klienci są coraz bardziej świadomi, klienci też jakby szukają fajnych, fajnych sklepów, fajnych okazji, więc w momencie, kiedy my będziemy chcieli sprzedawać na naszym sklepie internetowym, na sklepie kukuryku.com i będziemy mieli tam wszystko, no to to się nie uda. No, przykro mi, powtarzam to naprawdę bardzo, bardzo często, niektórzy gdzieś tam próbują bronić tą teorię, że ale to możemy testować wiele produktów, a może ktoś sobie wejdzie na ten sklep i może zachęcić go coś z kuchni, coś z home decor, no nie. Nie jesteśmy Allegro, nie jesteśmy Amazonem, nie chcemy robić sklepów ogólnych, nie chcemy docierać do wszystkich, nie chcemy sprzedawać wszystkim. Naprawdę stworzenie sklepu niszowego, stworzenie sklepu związanego z jakimś konkretnym hobby, z jakąś pasją, czy targetując jakąś konkretną grupę odbiorców, naprawdę będzie nam o wiele łatwiej sprzedawać na takim sklepie niż na sklepie ogólnym, który nie będzie miał zaufania, nie będzie miał fajnego brandingu i nie będzie tak naprawdę mógł nic zaoferować, poza tym, że ma milion produktów, które w żaden sposób ze sobą nie korelują. I kolejna ważna rzecz, o której już troszeczkę wspomniałem w poprzednim punkcie, to jest branding i zaufanie. Klienci są coraz bardziej świadomi i klienci coraz bardziej szukają marek, sklepów, firm, które są godne zaufania, które mają ciekawe produkty, które nie są firmą krzak, które nie zostały otworzone wczoraj. Także jeśli my chcemy sprzedawać na rynku e-commerce i chcemy gdzieś tam parę okruchów z tego tortu po prostu dla siebie zgarnąć, to naprawdę musimy postawić na to, żeby ten sklep był słudny, żeby stworzyć tę markę, żeby cały branding, Postrzeganie tego sklepu, że naprawdę, że jak ktoś wejdzie na nasz sklep, to po, po pierwsze będzie to ładnie wyglądało, będzie dobry customer experience, e, będziemy mieli dobrze przedstawione produkty, jak i zdjęcia, jak i właśnie logo, kolorystykę. Te wszystkie rzeczy naprawdę mają ogromną wartość. Dodatkowo zaufanie, czyli opinie, social proof, e, jakby pojawianie się w, w social mediach, na różnych jakby platformach, to na pewno wszystko wpływa na to, że nasz sklep będzie się wyróżniał w jakiś sposób na tle innych, bo jeśli będziemy takim, jak wcześniej, mieli og ogólny sklep sobie Jakości zdjęcia, nie będziemy mieli brandingu, nie będziemy mieli logo, nie będziemy mieli fajnej nazwy, nie będziemy mieli tak naprawdę tych wszystkich fundamentalnych rzeczy na sklepie internetowym, co być może działało. Tak jak mówię, w 2017 roku można było puścić reklamę na Fidget Spinnera na stronie fidgetspinner.com i zarobić naprawdę setki tysięcy dolarów. Ale mamy 2023 rok, jak zauważyłeś na wykresie. Rynek i e commerce cały coś się rozwija, ale konkurencja też się rozwija, i ogólnie świadomość zarówno jak i właściciele sklepów online, Online, jak i klientów, po prostu wzrasta, tak? Więc, więc musimy na to być gotowi, musimy się edukować, musimy podążać za tym trendem i starać się w jakiś sposób również wyróżnić i co najmniej spełniać wymagania, a jeśli mamy taką możliwość, no to jak najlepiej się wyróżnić. Kolejnym punktem, o który chciałbym powiedzieć, to będą właśnie produkty. Troszeczkę już wspomniałem na przykład o tych fidget spinnerach, tutaj widzisz teraz na ekranie przykład właśnie takiego produktu. No są to tego typu produkty, które powiedzmy są jakimś takim gadżetem, jakimś takim zakupem impulsywnym na zasadzie zobaczymy reklamę na TikToku, zobaczymy reklamę na Facebooku i stwierdzamy, wow, ale to jest super, muszę to mieć, bo w ogóle, ale frajda, wow i kupujemy. Czy jakieś takie nie wiem, gadżety kuchenne, czy jakieś narzędzie, nie wiem, do obierania marchewek, warzyw, owoców, jakieś muti, gdzie tam mamy, nie wiem, 20 w jednym i tak dalej, tak dalej. Naprawdę tego typu produkty nie działają i tutaj mówię to z czystym sumieniem i naprawdę czasami dostaję wiadomości, czy to na Instagramie, czy na mailach z osobami proszącymi o jakąś tam opinię do swojego sklepu i na przykład widzę Sklep, gadżety kuchenne, i tam jest krajalnica, nie wiem, do tam ogórków, która po prostu usprawni twoje określenie ogórków. No kurczę, naprawdę. No nie o to w tym chodzi, nie o to chodzi. I tutaj gdzieś tam ten dropshipping, powiedzmy, takiej starej daty, właśnie w tych latach 2015-2017 gdzie wiele osób tego typu produkty po prostu sprzedawało i powiedzmy gdzieś tam zarabiało jakieś pieniądze. No naprawdę nie ma sensu sprzedawać produktu, który kosztuje 50 centów na AliExpress i sprzedawać go za 10 dolarów na swoim sklepie, bo po pierwsze e, marża będzie zbyt mała i nie będziemy na tym zyskowni, bo nasze reklamy będą po prostu zbyt drogie, a klienci będą niezadowoleni, produkt nie będzie po prostu dobrej jakości i wszystko to na marne. No, gdzieś tam uważam, że warto jest szukać produktów, które są przede wszystkim jakościowe, które mają odpowiednią marżę, tak? czyli w momencie, kiedy mamy koszty reklam na poziomie na przykład 10, 15, 20, nawet 25 dolarów za pozyskanie klienta, to my nie możemy mieć jakiegoś produktu za 15 dolarów, no bo tak naprawdę no, nie będziemy na tym zarabiać, tylko na każdej sprzedaży będziemy tracić, więc tutaj produkty na pewno Powinny być troszeczkę droższe. Myślę, że taki przedział od 30 do 50, 60 dolarów nawet będzie jak najbardziej w porządku. Ja to bym się nawet właśnie trzymał tej górnej granicy na zasadzie 50-60 dolarów. To jest taka fajna cena. Za produkty, szczególnie jeśli nastawiamy się głównie na płatne reklamy. Na pewno produkty, które są powtarzalne, gdzie klient na przykład zdobędzie zaufanie do naszej marki, spodoba mu się ten produkt, to będzie mógł zamawiać wielokrotnie. Produkty, właśnie niszowe, tak, takich jak mówiłem już, rodzaju sklepów, gdzie mamy osoby, które są zaangażowane w okładanej niszy, czy to jakieś hobby, czy na przykład outdoor, czy, czy sport. No gdzieś tam powiedzmy, ta recesja, czy ta inflacja również wpływa na konsumentów, nawet w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że inflacja jest mniejsza niż w Polsce. Natomiast no powiedzmy gdzieś tam no te osoby na przykład nie pojadą na wczasy, nie pojadą, nie wiem, nie kupią sobie nowych jakichś takich drogich rzeczy, drogich zabawek, no ale na przykład pójść w golfa, no to już na przykład chętnie pójdą, tak? Czy gdzieś w górę na jakąś spinaczkę, czy na siłownię i tak dalej, no to są takie powiedzmy aktywności, gdzie powiedzmy nie są one relatywnie drogie, tak jak na przykład, nie wiem, nowy samochód, czy wyjazd na wakacje. Natomiast no gdzieś w, myślę, że w tego typu klimaty warto jest uderzyć. Na pewno warto jest też tutaj szukać społeczności i tutaj właśnie... Jest to kolejny punkt, który tutaj wymieniłem. W momencie, kiedy mamy grupę odbiorczą, naszą tą społeczność wokół tego produktu czy wokół tej niszy, która jest zaangażowana, która chętnie się dzieli jakimiś przemyśleniami, czyta jakieś artykuły, blogi i tak dalej, to tak naprawdę większość tego typu osób, w momencie, kiedy jest zaangażowana na danym temacie, nie będzie aż tak bardzo patrzyła na cenę, tylko po prostu będzie chciała ten produkt kupić, ponieważ ten produkt będzie ważny dla tej osoby. Tak? Za chwileczkę zresztą podam Ci dwa przykłady takich właśnie sklepów około społecznościowych, które mają bardzo fajne nisze i myślę, że będzie to troszeczkę bardziej zrozumiałe. Kolejna bardzo ważna rzecz, która według mnie należy ją wziąć pod uwagę i ja również w mojej strategii będę to uwzględniał na 2023 rok, to jest dywersyfikacja. Na pewno nie warto się gdzieś tak skupiać stricte na jednym kanale pozyskania ruchu, no bo tak naprawdę w obecnej chwili mamy, jeśli chodzi o marketing, mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy TikToka, Google Ads, YouTube Ads, mamy Pinterest, Snapchat, ogólnie cały mail marketing i myślę, że jeszcze sporo innych platform by się znalazło, więc tak naprawdę, no my będąc e-commerce'em, e który chce być po prostu zauważalny, no to musimy tak naprawdę być może nie wszędzie, ale być na co najmniej dwóch, trzech takich platformach. Naturalnie ja też tutaj podkreślam, że nie, nie możemy od razu wszystkiego wdrażać, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nauczyć wszystkich platform na raz, natomiast w momencie, kiedy już złapiemy ten flow, będzie nam ten produkt się sprzedawał, będziemy mieli wynik na jednej platformie, to warto zainteresować się jakąś ewentualnie drugą platformą, zdywersyfikować ten ruch, czy na przykład na wiązać współpracę z freelancerem z agencją marketingową, bo wtedy będziemy mieli po prostu ten biznes o wiele bardziej stabilny. Tak jak się to się mówi, ośmiornica, która ma kilka macek, więc jak gdzieś tam te, tej jednej macki zabraknie, no to i tak sobie da dalej radę, tak? Więc tutaj by były tego typu rzeczy, na które ja szczególnie zwracam uwagę w 2023 roku. Niestety zarówno dropshipping, e-commerce i cała branża się zmienia z roku na rok i trzeba powiedzieć tam na, za tymi trendami podążać, więc nie chciałbym, żebyście wy gdzieś osiedli na tych strategiach, które były powiedzmy gdzieś tam pokazywane w 2017-18 roku, no bo to po prostu już nie działa, tak? I musimy wziąć pod uwagę, że szkoda nawet tych pieniędzy przepalać na reklamę, na przykład jeśli mamy źle zrobiony sklep i nie do końca to wygląda tak, jak powinno. I tak jak opisałem, pokażę Ci teraz jeszcze dwa sklepy, które według mnie bardzo fajnie się wpisują właśnie w te e, informacje, które Ci przed chwileczką pokazałem. Mamy sklep, który się nazywa Karma and Luck. Jest to sklep, który można powiedzieć jest związany z takimi produktami religijnymi, innymi, spirytualnymi. Jest taka pewnego rodzaju społeczność, która dosyć mocno się utożsamia z tego typu wierzeniami, z tego typu produktami, czy właśnie jakieś drzewko szczęścia, czy, um, czy tego typu produkty. I wiele tutaj właśnie tych kluczowych aspektów, które wymieniłem przed chwileczką, mamy wy wymienione. Czyli mamy Karma and Luck, bardzo fajny branding, bardzo fajne logo, kolorystycznie cały sklep wygląda naprawdę bardzo dobrze, także serdecznie polecam, żeby sobie wejść na tę stronę i przeklikać. Tutaj, tak jak widzisz, opakowania wyglądają w ten sposób. Produkty są stosunkowo drogie, tak, bo mamy tutaj na przykład takie drzewko za 109 dolarów, tutaj za 76 dolarów, tak jak widzisz tutaj mamy czy bryloczki, czy jakieś zestawy prezentowe, czy notebooki, tak? do, do zapisywania jakichś złotych myśli na przykład, jeśli wejdziemy sobie na przykład jeszcze w bestsellers, to tak jak widzisz, on, głównie tutaj te drzewka, ceramiczne, takie um, taką statułkę, talerzem Ciężko mi na, tak naprawdę powiedzieć dokładnie, co to jest, natomiast tego typu produkty i tego typu nisza jest na pewno bardzo popularna i bardzo ciekawa pod względem właśnie tej tworzenia społeczności, ponieważ osoby, które się w tym temacie naprawdę bardzo chętnie gdzieś tam udzielają się na forach, bardzo chętnie gdzieś tam zostawiają komentarze, dyskutują ze sobą właśnie na, na różnych grupach, czy to na Facebooku, więc naprawdę tego typu nisza ma bardzo dużą, mocną społeczność właśnie mamy produkty sfokusowane jakby w jednym kierunku, więc nie tworzymy jakiegoś sklepu, który jest bardzo ogólny i gdzie można kupić wszystko i nic, więc tak naprawdę ja uważam, że to jest jeden z fajniejszych typów, jeśli chodzi o, o sklepy niszowe, o sklepy właśnie z taką bardzo silną społecznością. Oczywiście też nie zachęcam osób, które w ogóle nie czyją tego klimatu, w ogóle nie wierzą w tego typu rzeczy, że na przykład można kupić komuś talizman i on przyniesie szczęście czy jakieś tego typu różne wierzenia. Myślę, że najlepiej tego typu Sklepy działają w momencie, kiedy naprawdę ktoś jest w tym temacie zainteresowany. W takiej sytuacji można śmiało otwierać taki sklep, nawet tak jak widzisz mam tutaj różnego typu wisiorki, bransoletki i nawet dla psów różne produkty ten sklep, tak jak mówiłem, no już jest naprawdę bardzo mocno rozwinięty, więc tutaj mamy wokół tej nisz naprawdę sporo różnych kategorii. Rozpoczynając sklep niszowy nie musimy mieć aż tak dużo tych, tych produktów, natomiast fajnie, że to wszystko jest właśnie w takim jednym tonie, w jednym odcieniu. Właśnie nawet takie zdjęcia tutaj w różnych szatach, indyjskie klimaty, no naprawdę uważam, że pod względem brandingu jest to naprawdę majstersztyk. Kolejny sklep, jaki chciałbym Ci pokazać, to jest Anavrin. Jest to sklep z takimi projektami DIY. W Stanach Zjednoczonych takie projekty są bardzo, bardzo popularne i tak jak widzisz mamy tutaj w takim też drogim jakby przydziale cenowym, bo tu mamy około 400 zł te różne produkty i o co tutaj chodzi? Tak naprawdę mamy tutaj taki domek, Simon's Crafts Coffee House i my możemy kupić taki domek za 354 zł i my sobie ten domek samemu składamy, tak jakby tutaj masz widzisz takie różne malutkie elementy mamy tutaj też wideo pokazujące jak to wszystko wygląda i ten produkt po prostu my musimy sobie sami złożyć i być może na pierwszy rzut oka dla ciebie wygląda to jak coś, co w ogóle alechado. Dlaczego ja bym miał taki domek kupować? Otóż w Stanach Zjednoczonych naprawdę produkty typu DIY, takie hobbystyczne, takie kraftowe, gdzie ktoś sobie musi coś sam namalować, coś sobie musi sam zrobić. To naprawdę są osoby, które też tworzą bardzo fajne społeczności, często na jakichś grupach na Facebooku czy na jakichś forach wymieniają się zdjęciami, jak to wygląda, co zrobili, jakie mają kolekcje, jakie mają na przykład jakieś prototypy, jak coś takiego zrobić, żeby było ładniej żeby szybciej to na przykład złożyć, i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę bardzo ciekawa nisza, bardzo ciekawy sklep. Chciałbym tutaj też, też Ci pokazać jeszcze Automowi Series, właśnie, bo na przykład, jak ktoś się interesuje motoryzacją, to na przykład na prezent tego typu rzeczy, jakiś samochód z takich drewnianych elementów, tak? To są takie, na, tak naprawdę, można powiedzieć, puzzle 3D, które właśnie musimy sobie sami wszystko złożyć, i tego typu produkt potem finalnie otrzymujemy. Możemy sobie go położyć na półce. Więc tak jak widzisz, obydwa te sklepy mają. Mają bardzo silną niszę związaną właśnie z, jakby z taką społecznością, z hobby. Myślę, że obydwa sklepy naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. W 2023 roku odpowiednie też marża na tych produktach pozwala na puszczanie reklam, czy to na Facebooku, na TikToku, czy na innych platformach z odpowiednio dużym zyskiem. Obydwa te sklepy oraz więcej znajdziesz również w moim e-booku. 8 zyskownych niż dropszy pingu, gdzie mam aż 25 takich przykładów produktów. Polecam link do tego e-booka, oczywiście będzie w opisie pod tym filmem. Jaki równo te marki, o którym tutaj wspominałem. Ok, to by było na tyle w tym materiale, dziękuję Ci pięknie, mam nadzieję, że udało mi się Tobie przedstawić moją strategię na 2023 rok, na co zwrócić uwagę, jak wygląda e-commerce aktualnie w dobie, powiedzmy, recesji i kryzysu ekonomicznego. Mam nadzieję, że wiele wartościowych treści. Jeśli tak było, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne takie materiały i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki piękne, cześć, cześć!